Witam Was serdecznie, zabieram Was tym razem do wypadku motocyklisty. Wiecie, że te przypadki są bardzo poważne, szczególnie w sytuacji, gdy motocyklista spotyka się z jakimś gabarytem, czy to pojazdu, czy to słupa, czy to jakiejkolwiek innej infrastruktury. Bądźcie ze mną, bądźcie uważni, zobaczymy, co takiego zastaniemy na miejscu. Po materiale będę chciał prosić Was, byście pozostali, dlatego że będę mówił, jak postępować z motocyklistą, czy ściągać mu kask, czy nie, czy go poruszać, czy nie, w jaki sposób sprawdzić, czy oddycha. Wszystkie odpowiedzi na koniec filmu. Pan prowadził? Jest pan jedyną osobą, czy w samochodzie też ktoś jest? W samochodzie jest jeszcze jedna osoba. Ale coś jest, czy nie? Nie. Dobra. Ale to tylko tyle chyba, więc... A tutaj wszędzie jest wszystko w porządku, tak? Tak. Nic pana nie boli? Nie, dobra. Delikatnie kostka też, ale no to nie ma... Rozumiem, nie ma tragedii. Pan zamknie oczy, a teraz pan otworzy i ma otwarty cały czas. Dobra, zielony ten. Wystawi pan ręce z przodu, zamknie oczy i tym dotknie czubka nosa. I tak samo tutaj. Super, dobra, bardzo dobrze. Czy tutaj wszędzie jest wszystko ok, nic pana nie boli? Nie. Brzuch tak samo, miednica. Miednica, ok? No, mówię, tu delikatny tryb. Pan bez utraty przytomności w badaniu urazowym nic nie ma. Ja tam pójdę jeszcze do tego drugiego auta, zapytam się, czy tam wszystko jest w porządku. Dobra. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Panu jest wszystko w porządku, nic się panu nie stało. Dobra, nie potrzebuję pan. Dziękuję. Dobra, dzięki. Tamtemu kierowcy nic nie jest, to jest tylko jedna osoba. Policję masz już na miejscu. Kask cały, nie ma żadnych pęknięć, to także głową ten. Tym razem na szczęście skończyło się szczęśliwie dla tego człowieka. Wiemy dobrze o tym, jak drastyczne mogą być wypadki. I bardzo dobrze, że nic mu się nie stało. Kochani, pamiętajcie o tym, by zachować szczególną ostrożność, dlatego że motocykle to pojazdy niewielkie. Do tego poruszają się między nami, jeśli jedziemy samochodem. Musimy być uważni, żeby zmieniać pas, spójrzmy w lusterko. Nie otwierajmy nagle drzwi, bądźmy ostrożni. Ale wracamy do motocyklisty. Jeśli chodzi o poruszającego się na motorze, pamiętajmy, że nie jest osłonięty on blachami, tak jak w przypadku samochodu osobowego czy też ciężarowego. W przypadku motocyklisty jakiekolwiek przewrócenie się czy zderzenie ma niekiedy ze sobą drastyczne skutki. Jeśli taka osoba nie zginie, to często doznaje obrażeń. Ważne jest też, byśmy, jeśli poruszamy się na motorach, zakładali odpowiednią odzież ochronną. Co zrobić, gdy jesteśmy świadkami zdarzenia, gdy widzimy, że motocyklista się przewrócił, że doznał urazu bądź nie, że leży na jezdni, że się rusza, że krzyczy z bólu lub nie porusza się wcale, że jest zwinięte w przysłowiowe chińskie Z, czy też jest kałuża krwi. Wszystko to mówi nam na wstępie, co takiego możemy spotkać w przypadku tego rannego. Pamiętajmy, kochani, by zadbać o swoje bezpieczeństwo, zarówno miejsca zdarzenia, jak i biologiczne.
Dobrze by było, gdybyśmy wzięli do pomocy sobie jeszcze ze dwie osoby. Trzy łącznie z nami w zupełności wystarczą. Podchodzimy do takiej osoby, sprawdzamy jej stan świadomości, nawiązujemy kontakt głosowy i delikatnie potrząsamy za ramię. Jeżeli nie reaguje, prawdopodobnie jest nieprzytomny. Co z kaskiem? Czy ściągamy go, czy nie? Jak najbardziej kask należy ściągnąć. Trzeba to zrobić w sposób prawidłowy, zgodny ze sztuką udzielania pierwszej pomocy. Kask musi być dlatego ściągnięty u osoby nieprzytomnej, gdyż przygina głowę do przodu, jeśli leży na wznak i powoduje niedrożność dróg oddechowych. Gdy już ten kask zostanie ściągnięty, nachylamy się i sprawdzamy ruchy klatki piersiowej, czy oddycha, czy nie. Jeżeli nie oddycha, uciskamy tą klatkę piersiową na jej środku, a jeżeli oddycha, robimy badanie urazowe i te wykaże nam, co się dzieje. Jeśli są jakieś zranienia, zaopatrujemy je. Po zaopatrzeniu zranień układamy w pozycji bezpiecznej. Obserwujemy tą osobę co minutę, patrząc, czy oddycha i czy opatrunki nie przesiąkają krwią. Dziękuję, że jesteście ze mną, że subskrybujecie, że komentujecie, że wspieracie działanie Borkosia na motoambulansie. Pozdrawiam Was serdecznie, bądźcie bezpieczni, bądźcie zdrowi.